Cześć, ja jestem Liducha, to jest Krypta TV. Dzisiejszy odcinek będzie nieco inny niż zazwyczaj, ponieważ zamiast opowiadać wam historię postaci, miejsc czy frakcji, bądź też analizować pewne zjawiska oraz wydarzenia mające miejsce w świecie Fallouta w oparciu o potwierdzone źródła, postaram się spróbować zbudować obraz tego, jak mógłby wyglądać nasz kraj w tym uniwersum. Materiał ten składać będzie się jedynie z moich domysłów, prób dostosowania naszej kultury z okresu lat 50. oraz 60. do retrofuturystycznej rzeczywistości Fallouta. Na temat Polski w Falloutie nie ma ani jednej informacji. Materiał podzieliłem sobie na dwie części, żeby za bardzo nie mieszać. W pierwszej postaram się zbudować obraz przedwojennej Polski, w drugiej będziemy zgadywać, co się stało z nią po Wielkiej Wojnie. No dobrze, skoro wstęp mamy za sobą, to przejdźmy w końcu do rzeczy. Zacznijmy od tego, że historia Polski w świecie Fallouta mogła potoczyć się w dwóch kierunkach. Historia tego uniwersum oddzieliła się od naszej po II wojnie światowej, co oznacza, że wiele rzeczywistych wydarzeń nie miało tam miejsca. Nie wiadomo, jak Polska wyszła z II wojny światowej. W dużej mierze zależało to od postanowień konferencji jałtańskiej, w którym to mocarstwa ustanowiły nowy porządek w Europie. Istnieją dwie opcje, tak jak w rzeczywistości Polska dostała się pod wpływ Związku Radzieckiego albo uzyskała pełną niepodległość. Jakiś czas później wstąpiła do wspólnoty europejskiej. Obie opcje są bardzo prawdopodobne, nie wiem, która z nich jest bardziej rzeczywista. Mimo wszystko chciałbym wierzyć, że jednak należała ona do wspólnoty. W świecie Fallouta ZSRR, mimo iż był państwem komunistycznym, nie był liderem tego bloku. Zdetronizowały go Chiny. Reprezentował on łagodniejszą formę tego ustroju. Utrzymywał przyjazne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Nie prowadził agresywnej polityki ekspansji. Pewne jest, iż Polska brała udział w wojnach o surowce, serii konfliktów pomiędzy państwami europejskimi o pozostałe zasoby bogactw naturalnych na kontynencie. Jako że nasz kraj znajduje się w niedogodnym położeniu geograficznym, to znaczy pomiędzy Niemcami a Związkiem Radzieckim, na bank został wyniszczony wojną. Jeśli Polska znajdowała się pod wpływem Związku Radzieckiego, mogła walczyć o swą niezależność. Nawet jeśli znajdowała się pod czyjąś okupacją, istnieć mógł w niej ruch oporu, podobnie jak w Kanadzie anektowanej przez Stany Zjednoczone. A jak wszyscy dobrze wiemy, Polska ma długą tradycję walki o niepodległość. Możliwe jednak, że stała się lokalnym mocarstwem i pełniła ważną rolę w regionie. A czy Polska miała sojuszników? Prawdopodobnie tak. Które państwa są naszymi stereotypowymi sojusznikami? Węgry, Stany Zjednoczone oraz Francja. Jednak może sprostuję coś, zanim ktoś z was się przyczepi. Przez słowo sojusznik nie mam na myśli wsparcia militarnego, tylko współpracę gospodarczą oraz przyjazne stosunki. W tym okresie Europa była skłócona, a Stany Zjednoczone nie ingerowały w jej sprawy, ponieważ miały swoją wojnę. Z tymi państwami łączą nas stulecia wspólnej walki o niepodległość, zarówno nas, jak i ich. I mimo, że niektórzy kpią z postawy Francuzów w czasie II wojny światowej, to nie zapominajmy, że to nazwisko ich cesarza znajduje się w naszym hymnie. Jednak Polska na pewno nie wyszła z wojny zwycięsko, ponieważ w wojnach o surowce nie było zwycięzców. Odejdźmy jednak od polityki. Jak mogło wyglądać życie w przedwojennej Polsce uniwersum Fallouta? No dobra, jednak bez polityki chyba się nie obędzie. To wszystko zależy w zasadzie od tego, czy w Polsce mieliśmy socjalizm, czy też kapitalizm. Życie w kapitalistycznej Polsce lat 50. oraz 60. na pewno przypominałoby to zachodnie z przewagą polskości. Te dwie dekady był to okres, kiedy państwa europejskie posiadały jeszcze swój indywidualny charakter i nie były przesiąknięte wzorcami ze Stanów Zjednoczonych. Później różnice między państwami europejskimi zaczęły się coraz bardziej zacierać. Ilu mieszkańców liczył nasz kraj? Obstawiam, że w okolicach tego, co mamy dziś, czyli od 38 do 40 milionów ludzi. Jak z armią zapytacie, na pewno była ona większa niż obecnie. Na czas wojny ogłoszono powszechną mobilizację. Jaki mieliśmy sprzęt? Zależy, czy bliżej było nam do USA, czy do ZSRR. Przewagę na pewno stanowiłby sprzęt produkcji polskiej, uzupełniany sprzętem od wielkiego sojuszniczego brata. Nie wiadomo jak z pancerzami wspomaganymi, ale pancerze bojowe oraz broń energetyczna na pewno znajdowała się na wyposażeniu Wojska Polskiego. Myślę, że Polska była sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, ponieważ na mapie znajdującej się na platformie wiertniczej w Fallout 2, jedna z baz enklawy zaznaczona była na Morzu Bałtyckim w okolicach Polski, blisko naszych wód terytorialnych. Przyjmijmy jednak, że niezależnie od tego, stylistyka, moda oraz klimat tamtych lat była podobna do tego, co reprezentował PRL. Polska w serii Fallout moim zdaniem była państwem silnie uprzemysłowionym, z dużą liczbą terenów rolnych oraz lasów. Od zawsze po dziś dzień rolnictwo stanowi ważną gałąź naszej gospodarki. Na Śląsku oraz w okolicach dużych miast znajdowały się dziesiątki fabryk produkujących wszystko, począwszy od konserw, po czołgi i samoloty. Wszyscy wiemy, czym charakteryzują się poszczególne regiony Polski, więc chyba nie muszę wam po kolei opisywać każdego z nich. Miasta łączyłyby w sobie ducha ubiegłych lat oraz nowoczesność na miarę Fallouta. Mielibyśmy stare kamienice oraz zabytki, obok których stałyby drapacze chmur w stylu Fallouta. Charakterystycznym krajobrazem miejskim byłyby bloki z wielkiej płyty.
Dookoła nich rozsiane byłyby place zabaw dla dzieci, które bawiły się na dworzu. Nie siedziały w domach przed komputerami, tylko aktywnie spędzały czas. Jako że na świecie przed Wielką Wojną panował kryzys paliwowy, liczba aut byłaby bardzo mała. Wpływ na to miałyby również wojny o surowce. Ludzie podczas wojny nie myślą o tym, by kupować takie dobra. Jak wyglądałyby te auta? Wyobraźcie sobie samochody przypominające syrenki, mikrusy czy też Warszawy napędzane ogniwami fuzyjnymi. To amerykańska technologia, lecz mogłaby rozpowszechnić się na całym świecie. Jednak nie zapominajmy, że Polak potrafi i być może któryś z naszych naukowców odkrył alternatywny napęd dla pojazdów. Kto wie, tak samo charakterystyczne dla naszych miast tramwaje oraz autobusy nabrałyby bardziej futurystycznego klimatu. W naszym kraju popularne byłyby komputery oraz telewizory charakterystyczne dla świata Fallouta, aczkolwiek byłyby one polskiej produkcji oraz marek. Do tego roboty. Roboty polskiej myśli technicznej. Piękna wizja. Stanisław Lem byłby dumny. A jak żyłoby się ludziom? Nie najgorzej. Wojny o surowce nie toczyły się ciągle. Co jakiś czas podpisywane było zawieszenie broni. W takich okresach w narodzie silne było poczucie patriotyzmu, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, tylko w polskim wydaniu. Możliwe, że tak jak i teoretycznie demokratyczne Stany Zjednoczone, Polska stała się państwem policyjnym. Nieważne, czy mielibyśmy demokrację czy komunizm, państwo policyjne może powstać w każdym ustroju. Mimo wszystko Polacy staraliby się żyć normalnie. Istnieliby bogaci oraz biedni. Wśród młodzieży istniałyby subkultury wzorowane na tych z okresu PRL, na przykład bikiniarze czy gitowcy. Większość mieszkańców naszego kraju byłaby stereotypowymi Polakami katolikami reprezentującymi model rodziny, mąż, żona i dwójka dzieci. W przedwojennej Polsce kobiety były piękne i eleganckie, a mężczyźni byli dżentelmenami w garniturach oraz kapeluszach. Moda byłaby mieszanką w stylu lat 50. ze Stanów Zjednoczonych, Europy Zachodniej oraz PRL. A muzyka? Ludzie w przedwojennej Polsce słuchali gwiazd polskiej muzyki lat 50. oraz 60., a także muzyki artystów z lat późniejszych, bez których nie wyobrażamy sobie polskiej kultury, takich jak Marek Gerchuta czy Anna Jantar. Ogromną popularnością nawet i po 100 latach cieszyliby się legendarni aktorzy oraz aktorki z tego samego okresu. Oczywiście istnieliby nowi fikcyjni artyści, aczkolwiek bez puszczenia oka do graczy oraz miłośników kultury tamtych lat nie mogłoby się obejść. Telewizja czarno-biała jak wszędzie. Mielibyśmy wiadomości w stylu dziennika telewizyjnego, który miał swój urokliwy, niepowtarzalny charakter, mimo iż był on tubą propagandową PRL. Oprócz tego mielibyśmy wiele charakterystycznych elementów, zabawek, przedmiotów codziennego użytku, będących nawiązaniami do prawdziwych przedmiotów, tylko że w retrofuturystycznym wydaniu Fallouta. Firmy w przedwojennej Polsce byłyby nawiązaniami do prawdziwych polskich przedsiębiorstw. Mentalność ludzi bardziej niż PRL przypominałaby raczej okres dwudziestolecia międzywojennego, czasów kryzysu, niepewnego pokoju oraz odrodzającego się państwa. Polska w świecie Fallouta byłaby tak samo jak Stany Zjednoczone czy też Chiny przedstawiona w mocno przerysowany, karykaturalny sposób. Czego jednak nie uważam za wadę, ponieważ dodaje to temu uniwersum unikatowego klimatu. Dlaczego z tego okresu? Polska ludowa była szara, nudna i jednolita. Istniała tylko klasa robotnicza, rządząca oraz rolnicy. Przez dziesięciolecia tłumiona była nasza kultura, jej różnorodność oraz niepowtarzalny charakter. A druga RP była pomostem pomiędzy współczesnym obliczem naszego kraju a wiekami bogatej historii. A wy jak myślicie? Jak wyglądałaby przedwojenna Polska w świecie Fallouta? Zgadzacie się ze mną, czy macie własną wizję? Czekam na wasze opinie w komentarzach. Ja już się z wami żegnam, dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!